sportowcy. Tu głosują nauczyciele wychowania fizycznego. Z pewnością wszyscy nominowani mają wiele osiągnięć sportowych na swym koncie, ale zwycięzca może być tylko jeden. W kategorii Gigant 2013 najlepsza sportsmenka. Nominowane są Kamila Hebrowska, Marta Kubiak, Daria Wiatuszewska, Paulina Modzelewska. O wręczenie giganta 2013 w kategorii najlepsza sportsmenka poprosimy pana Janusza Strożka, nauczyciela wychowania fizycznego. Dzień dobry. Giganta w kategorii najlepsza sportsmenka otrzymuje Daria Mioduszewska. Jest to wspaniała lekkoatletka, dużo osiągnięć, szczególnie w biegach, jak również w siatkówce. W tym roku startowaliśmy na wojewódzkich zawodach w siatkówce. Gratulacje. Dziękować nauczycielom WF-u, że zachęcali mnie do brania udziału w zawodach i właśnie ogólnie do sportu mnie zachęcali. Chciałam jeszcze pozdrowić Gabrysię Żany, Darię Świerczek, Martę Kubiak i oczywiście całą klasę trzecią C z... i oczywiście całą klasę trzecią C wraz z wychowawczynią. Dziękuję. Nominowani są Grzegorz Andrusków, Krzysztof Janów, Arkadiusz Janów i Krystian Zaremba. O wręczenie giganta 2013 w kategorii najlepszy sportowiec poprosimy pana Waldemara Masalskiego. Witam serdecznie i sportowcę tym roku w naszym gimnazjum zostaje Grzegorz Andruszków. Mistrz powiatu biegał na schodni 300 metrów. Sztafeta 4x 100 metrów. Nowy rekordzista szkoły. To na początek chciałem całemu gronowi pedagogicznemu podziękować. Pani Mirce, pani Joli, pani Ani, pani Uli, panom Pawełkom, panom Andrzejkom, dyrekcji, sekretariatowi. Ja, najsympatyczniejsza uczennica. Należy dodać, że kandydaci w tej kategorii są typowani przez wychowawców klas trzecich, a w głosowaniu biorą udział wszyscy nauczyciele. Przedstawiamy państwu nominowane uczennice. Mariola Mohorodycz, Jolanta Gabrylińska, Dominika Mikita, Dominika Wiktorek i Daria Brunka. Obręczenie giganta w kategorii najsympatyczniejsza uczennica poprosimy pana przewodniczącego Zbigniewa Sezańskiego. Szanowni państwo, dostojni goście. Giganta 2013 w kategorii najsympatyczniejsza uczennica otrzymuje pani Dominika Wiktorek. Naprawdę nie spodziewałam się tego, jestem bardzo zaskoczona. Pozdrawiam Jolę Gabrylisyn, Agnieszkę Mosiężną, Karolina Wnuk, oczywiście tą trzecią E, Agatę Gorbę i moją wychowawczynię, panią Martę Gonarę. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na scenę Martę Kubiak, która śpiewa piosenkę pod tytułem Drewniane lalki. Całe życie zawieszani na sznurkach cieniutkich, czym się poruszani dla uciech malutkich. Tak tańczymy i śpiewamy, jak nam grają inni. I choć dzieci dobrze znamy, nie jesteśmy już dziecinni. Ludzie mówią,
poręczenie giganta w kategorii najsympatyczniejszy uczeń prosimy przewodniczącą Rady Rodziców, panią Małgorzatę Sidorską. Witam serdecznie. Zwycięzcą został Krzysztof Koza. Chciałbym podziękować wszystkim nauczycielom, no i całej klasie 3D, chciałbym podziękować w imieniu całej klasy 3D panu Masarskiemu, że zawsze mogliśmy na niego liczyć. Były pod uwagę średnia ocen, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i artystycznych. Gigant 2013 najlepsze uczennice nominowane są. Po wręczeniu giganta w kategorii najlepsza uczennica poprosimy pana burmistrza Bogusława Krasickiego. Zerowa uczennica ze średnią ocen 5,5. Finalistka konkursów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Panie i panowie, gigant 2013 roku w kategorii najlepsza uczennica otrzymuje Kamila Hebdowska. Spodziewałam się tego, bo... Dziękuję bardzo nauczycielom za to wyróżnienie i pozdrawiam moją wychowawczynię Katarzynę Nasiebiak i całą klasę Cieciupa. Znajduję nadzieję w piątce zilu, zamykam oczy i swój buduję kontynuuj. Adrian Boskiewicz. Konrad Groszek. Kornel Stefańczyk. Witam Wojciecha. O wręczenie giganta w kategorii najlepszy uczeń poprosimy panią Ewę Gacek. Giganta w kategorii najlepszy uczeń otrzymuje laureat wielu konkursów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, w tym konkursów matematycznych, finalista z Dolnego Ślązaka z języka angielskiego, Dominik Zubel. Wszystkim wariantom z 3A, także tej normalnej mniejszości i ogólnie wszystkim. Pozdrawiam już tyle. Naszą uroczystość uśrednią uczniowie. Katarzyna Nawara, Kamil Więsyk oraz Krzysztof Stanek, którzy zaprezentują sketch pod tytułem Nauczyciel Dezerta. Moje ale grano krzesełka donosimy. Już kilka razy do was donosiłem. Wyluzuj! Dzień dobry, od razu przechodzimy do obecności. Znów się pani spóźniła, tym razem minutę i 15 sekund. Ty, chłopie, to karierę zrobisz. Tak, chyba na kolei będzie informował o opóźnionych pociągach. Proszę o ciszę, Adam Jakowa. Co, znowu jej nie ma? Nie, proszę pani. Gra w piłkę z Błaszczykowskim. Masalski, co, też go nie ma? Uprzejmie donoszę, że widziałem go, jak szedł w kierunku parku wodnego z kolegą Pawłem Rzep. Przyszedł czas na wręczenie statuetki giganta osobie, która w końcowym egzaminie uzyskała najwyższą ilość punktów w całej szkole. Gratulujemy wyniku. Dobra.
Prosimy panią dyrektor Joannę Pieprzyk o wręczenie nagrody. Nauka to potęgi klucz. W tym rzecz, kto więcej umie. Nasi trzecioklasiści po raz pierwszy w życiu poczuli emocje związane z ogłoszeniem wyników egzaminu. My, nauczyciele, przeżywamy to każdego roku i każdego roku znajdujemy perełkę, która wzbogaca galerię sukcesu tej szkoły. Taką perełką jest wynik Marzeny Rojewskiej. Która uzyskała 94,8% punktów możliwych do zdobycia. W imieniu całej społeczności naszej szkoły serdecznie gratuluję i życzę kolejnych sukcesów. Pozdrawiam całą moją klasę, trzecią A. Szczególnie Izabelę. Mówiłeś, włosy masz jak kasztany i kasztanowy masz oczu blask. I tak nam było dobrze, kochany, wśród złotych liści wiatru i gwiazd. I tylko złoty kasztan mi został, złoty talizman szczęśliwych dni. I ta krótka piosenka prosta, którą wiatr może zaniesie ci. Kochany, kochany, lecą z drzewa jak dawniej kasztany, wprost pod stopy roześmiany, jak rudy lecą grad. Drugą najbardziej oczekiwaną nagrodą, oryginał roku wśród chłopców, nominowani są. Konrad Groszek. Krzysztof Kota. Konrad Kurowski. Aleksander Niedbała. Adrian Radziszewski. O wręczenie nagrody prosimy panią Katarzynę Szybiak, nauczycielkę klasy 3A. W tej najbardziej oczekiwanej kategorii przez uczniów statuetkę otrzymuje Adrian Radziszewski. Tak, chciałem podziękować wszystkim za tą nagrodę. Naprawdę się nie spodziewałem, myślałem, że ktoś inny wygra. Wybrałem całą moją klasę 3A, wszystkich tutaj zebranych, ci, którzy na mnie głosowali oraz prowadzących, wszystkich nauczycielów i którzy tutaj przyszli. Bardzo dziękuję za tą nagrodę. Przed moment, by przyznać bardzo ważną i prestiżową nagrodę. Przyznawaną wspaniałomyślnym ludziom, firmom, instytucjom, które w szczególny sposób włączają się w działalność na rzecz naszej szkoły, pracowników i uczniów. Prosimy o wręczenie giganta w kategorii przyjaciel szkoły, pana dyrektora Włodzimierza Popacza. Z ogromną przyjemnością chciałem poinformować, że gigant 2013 w kategorii przyjaciel szkoły otrzymują w tym roku państwo Barbara i Andrzej Dyszewscy. Jest z pani Barbara, pan Andrzeja nie ma, zapraszamy. Dobry wieczór, dziękuję bardzo za zaproszenie do swoim męża. W ogóle się nie spodziewałam, gdybym się spodziewała, to bym przyszła w innej kreacji, ale bardzo, bardzo dziękuję. Myślę, że to jest chyba najprzyjemniejsze, co spotkało, jedno z najprzyjemniejszych rzeczy, które spotkało mnie w życiu. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękujemy za pomoc. Drugi w historii gigantów. Z inicjatywy pana dyrektora Włodzimierza Popacza zostanie wręczona statuetka w kategorii talent roku osobie,
która w ciągu 3 lat nauki ujawniła swoje nieprzeciętne uzdolnienia. Prosimy pana Grzegorza Ptaszyńskiego, dyrektora Domu Kultury, o wręczenie statuetki Talentowi Roku. Dziękuję. Moi kochani, cieszę się, że Dom Kultury może być gospodarzem po raz kolejny tego wydarzenia. Dom Kultury zmienia się dla was, dzięki wam. Mam nadzieję, że to widzicie, jeżeli nie, to przychodźcie, mówcie, czego oczekujecie od nas, a my wychodzimy wam naprzeciw. Jest utalentowanym i wszechstronnym sportowcem, należącym do czołówki europejskiej w karate. Wielokrotnym reprezentantem Polski w prestiżowych zawodach. Ostatnio podwójnym medalistą Mistrzostw Europy karate w Hudoken we Włoszech, a z medali na swym koncie ma o wiele, wiele więcej. Panie i panowie, Gigant 2013 w kategorii Talent Roku otrzymuje Marek Zmierczak. Ogromny talent. Bardzo chciałem podziękować za to wyróżnienie. Pozdrawiam moją klasę 3A oraz prowadzących, moją wychowawczynię Katarzynę Szybiak i bardzo dziękuję wam wszystkim. Zapraszamy wszystkich nagrodzonych na scenę do pamiątkowego zdjęcia.